45 uczniów uczęszczających do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Krzywiń otrzymało nagrody burmistrza za bardzo dobre wyniki osiągane w nauce. Tym razem ze względów epidemiologicznych upominkiem nie była tradycyjna wycieczka krajoznawcza, lecz sprzęt elektroniczny. Nowoczesne tablety trafiły do rąk dzieci, których średnia ocen na świadectwach oscylowała grubo powyżej przysłowiowej piątki. Uroczystość uhonorowania prymusów odbyła się w poniedziałek 28 czerwca w amfiteatrze przy Krzywińskim Wiatraku.